No i jesteśmy. Brazylia tym razem. Koło zakręcone. Musimy... Jakieś muchy tu latają. Mówili mi weź prysznic przed wyprawą, ale mówię, no na co? Na co? Tyle wody będzie, ja będę w domu marynował. No i muchy latają. No ale mniejsza z tymi muchami. Ciśniemy, słuchajcie, po... co? Parowiec widmo musimy znaleźć, czyli jak w każdej misji na razie na tym Halloween musimy znaleźć stateczek widmo. I cyk, ja już go tu sobie wcześniej na mapie obadałem, gdzie on jest. I teraz tylko do niego popłyniemy. Ja sobie popłynę trochę okrężną drogą tutaj przez ten... przez tą otwartą wodę, jeżeli można tak powiedzieć. Bo nie lubię jakoś przez ten małe jeziorko tam przepływać tymi wąskimi kanalikami, więc ja sobie polecę po prostu od drugiej strony. O. Przez tą dużą część i sobie na końcu wpłynę dopiero w kanał i dopiero tam do tego statku widmo całego. Także nie będę was męczył tą podróżą, bo statek jest zaznaczony na mapie, więc znajdziecie. A większość z was już i tak zrobiło evencik, więc tak właściwie to widzimy się na miejscu. Dobra. O! Aż bym zasunął. Ale jesteśmy. Albo nie jesteśmy. O kurde, tu jest dzwon, a nie ten. No to ładnie, żebym się wpierdzielił. Dobra, zobaczmy, czy ja mogę tak zrobić tu troszeczkę nie po kolei. Wejdziemy najpierw w interakcję z tym dzwonem, a może tutaj gdzieś pojawi się ten statek widmo cały. No nie, dobra. Spróbujmy zrobić w takim razie, skoro już tu jestem, to zrobimy tak. A ja sobie później poszukam tego całego statku widmo. Uuu, ale żem zadzwonił! Pokaż swoją zwinność, a starożytni bogowie pomogą ci poradzić sobie ze złymi duchami. Zadzwoń wszystkimi upiornymi dzwonkami w kościele świętego Sebastiana w wyznaczonym... Co? Użyj łodzi. Dobra, ale chyba... Mam 3 minuty i co ja mam? A, dobra, są jakieś dzwonki, okej. Okay. No to dobrze, że wziąłem najszybszą łajbę, więc może to się uda jakoś sprawnie zrobić. Ciśniemy. Dobra, a gdzie jest następny dzwonek? No mam jeden na... What? No a gdzie jest reszta tych dzwonków? O kurde, aż tutaj, dobra. I one by, mogły być jakoś zaznaczone, skąd miałem wiedzieć, gdzie one teraz są wszystkie. Da fakt, tu nic nie ma. Ja jeszcze tu nic nie widzę w ogóle. Tu jest następny, dobra, czyli tu nie ma się co wracać, tu trzeba po prostu chyba płynąć. 3, jest następny. 4. Dobra, jest następny. Teraz co, mam przepłynąć tu? Jest 5-8, dobra.
moja łajba nie skręca. No i gdzie ostatni? Dobra, coś słyszę. O! Dobra, coś słychać. Dobra, nie wiem, co tu się wydarzyło, ale znalazłem. Udało się, to się udało. To ja teraz szukam ten cały parowiec widmo jeszcze na szybkości. Tu jakieś czerwone chmury. Dobra, znalazłem drania. Pojawił się na tym. Na mapie się pojawił, jest. Tutaj przy tym spocie na Arapejmy. Oj, dobrze, i co teraz mamy... Co teraz mamy zrobić? Trachirę wampira złowić? Złap Diara na silikonowy palec, na swimbait duo Pajara Vampir i Trachira Vampir na srebrny pocisk. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Spróbujmy. A przecież ja wyłączyłem dzwonkicza, bo to dzwoni. O co tu chodzi? Dlaczego? Ja się pytam. Panie Samsung. Dźwięk jest wyłączony. Ale dźwięk... Kurde, jako że muzyki. Zajebiście. Ach, dobra, swimbait duo. Okej, okay, spróbujmy w takim razie. Zaczniemy sobie od tego. Kurde. Tak by... Tak wyczyściłem monitor, że... Że nic nie widzę teraz. Ja nie wiem, czy ja mogę ją tu łapać, czy... A, dobra, tu jest tam giełka, okej, okay, dobra. Czyli próbujemy sobie najpierw w tym miejscu. Tu akurat wiem, że jest na pewno Trachira powinna być. Nawet taka zwykła tutaj występuje, jakby ktoś sobie łowił. No dobra, trochę ich tu skacze. Spróbujmy w takim razie aż stamtąd przyciągnąć. A, tutaj... A nie, no dobra. Było pirania na Pajary. A, na Pajary tutaj mamy zrobić. Dobra, nie na Trachirę. Poczekajcie, to zaraz sobie zobaczymy, czy tu się uda na to złowić, czy nie. Jak nie, to tu so... O, dobra, dobra, coś siadło. Coś dziabnęło w naszą przynętę. No, dobra, jest, jest. Czyli tu nie, nie trzeba jakoś tak chyba specjalnie... O, tu biara przed chwilą wyskoczyła, czyli tutaj tak myślę, że nie trzeba specjalnie jakiegoś spota sobie szukać. Można pewnie wszystkie te ryby złowić w jednym miejscu. Zaraz będę to sprawdzał, czy trzeba przewijać nocki, czy można po prostu sobie tutaj cały czas rzucać i one będą brały. Dla zabawy pewnie fajniej będzie sobie popływać, więc raczej... Raczej, słuchajcie, nie będziemy tutaj łowić wspólnie tych wszystkich ryb. Ja po prostu sobie tak złowię z wami po sztuce z każdej, a resztę sobie już dokończę sam. No bo co tu pokazywać tak naprawdę? Już łowienie samych tych potworów. Ta akurat misja na Brazylii była bardzo prosta i będzie bardzo szybka do zrobienia z tego, co widzę. Nie trzeba było łapać tam 30 ryb czy jakichś innych dziwnych rzeczy, więc cieszę się, bo bałem się, że tutaj znowu każą nam
łowić jakieś dziwne rzeczy. Ale z tego, co mi pisaliście w komentarzach, to na Kongo trzeba będzie połowić jakieś ryby, więc jeszcze do tego wrócimy. Także wyciągamy tą rybę, ja sobie tutaj szybciutko zrobię ładne foto i widzimy się, jak już będę łowił na silikonowego palucha. O kurde, nie gadajcie, że mi grę wywali. No oczywiście, a chuj z tym tytułem. Na dzisiaj kończę. Widzimy się następnym razem. Dobra. Wróciłem. Dobrze, że nie straciłem swimbaita, bo już bym się strasznie zdenerwował, jakby było tak, że mnie rozłączyło z gry i wywaliłoby mi swimbaita, kurde, że tracisz przynętę, bo czasami tak potrafi obciąć, nie? Także tak, swimbait duo, Pajara Vampir, proszę bardzo. Taki gagatek. Mamy go. Także zabieramy go do siaty. Ja sobie łowię dalej. Zobaczę, czy w tym samym... Ona tu cały czas skacze. Ja zobaczę, czy w tym samym miejscu jesteśmy w stanie dorwać kolejną rybę. I oczywiście dam wam znać. Czy trzeba jakoś zmieniać te miejscówki, czy można w jednym miejscu to sobie łowić cały czas. Także ja tutaj poluję na kolejnego wampira. Widzimy się za chwilę. I mam nadzieję, że za chwilę go też złapię. No i ciągnę już ostatnią pajarę. Cały czas zapominam, jak to się poprawnie wymawia, także możecie śmiało po raz kolejny w komentarzu mi napisać. Wiem, że już kilka razy przynajmniej pisaliście, jak łowiliśmy tą rybę, ale to nie wchodzi jakoś do głowy, także soraweczka. Słuchajcie, miałem wam powiedzieć, czy w jednym miejscu da się złowić. Nie wiem. Szczerze mówiąc, w tamtym miejscu, co złowiliśmy pierwszą, porzucałem jeszcze z 5-6 razy, nie było żadnego brania, więc popłynąłem po prostu jedną mgiełkę obok i za chwilę było branie. Teraz podpłynąłem trzecią mgiełkę obok i znowu jest branie, także fajnie, bo tutaj są trzy te mgiełki obok siebie. Zaraz wam to pokażę na mapie, tylko wyciągnę tą rybę. Zaraz wam pokażę dokładnie, gdzie jestem i taką małą rundkę robię i dosłownie, nie wiem ile, 15 minut i trzecią rybę wyciągam, więc myślę, że zaraz będzie trahira łowiona. Tak samo sobie obskoczę trzy te mgiełki i później już tą biarę na powrocie. To mi z powrotem będę sobie pływał. Dobra. Ta coś już tam po brzegu pływa, ale nie chce wyjść. Znowu w tym update'cie zepsuli, że ta łódka tak wolno pływa. Już to poprawili, wypuścili event i znowu ta łódź ledwo co się porusza. Już było tak dobrze. Ja nie wiem, czemu oni tak to robią, że puszczą patcha, który coś naprawia i później z następnym patchem znowu to, co ostatnio naprawili, nie działa, nie? No dawaj, już nie wygłupiaj się, tylko chodź. Tak jest, 82 kg, największa, 12 tysięcy gotówki, 17 tysięcy expa, więc całkiem fajnie. I już wam pokazuję, gdzie ja tutaj latam. Tu jest jedna mgiełka. Tu jest druga mgiełka, tu gdzie te wszystkie markery koło tego statku widmo. I trzecia jest tutaj. Także tu, tu i tu. I teraz tutaj będę łowił. Tutaj będę łowił teraz trahirę, później popłynę tutaj i popłynę tutaj i później będę wracał z biarą w drugą stronę. Taki mam plan. Całkiem fajnie. A postawię sobie z jeden marker na każdą rybę, chociaż że taką złowiłem. O, jak widzicie. I teraz zmieniam sobie na co? Na srebrny pocisk. I będziemy sobie atakowali na trahirę. Zobaczę, czy tutaj weźmie. A, jak mnie tylko granie wywali za chwilę.
O, a czemu tego tu nie ma? Pilkery, pilkery, tu już na morze jestem gotowy. Matko, ile ja tego ze sobą wożę. Zaraz się okaże, że ja miejsca nie mam w ekwipunku i do bazy. Nie, dobra, coś tutaj są popery. Popper, popper, jest, dobra. Także ja sobie teraz tutaj atakuję drugiego potwora. Idzie Trahira. Słuchajcie, tylko zmieniłem noc na następną, bo jakoś po tamtej rybie, co tutaj złapałem, nie brało nic. Zmieniłem nockę, pierwszy rzut, jak widzicie, 21:01 i od razu siedzi Trahira. Także chyba nie ma co tutaj marnować czasu, pływać, szukać kolejnych miejsc. Po prostu jak złowicie trzy, obskoczycie trzy spoty, dajecie kolejną nockę, bierzecie następną przynętę, obskakujecie te trzy spoty. Kolejna nocka i wracacie trzy spoty, robicie trzy ryby, także chyba nie ma tutaj co kombinować inaczej. Patrzcie, ta ryba mi popłynie, bo ta łódź nie chce. Nie chce mi w ogóle ta łódź płynąć. Dobra, udało się. Na szczęście ryba postanowiła wrócić, a nie płynąć za tą skałę. Że będzie trochę lepiej. Aczkolwiek coś ta Trahira wcale się nie poddaje. Chyba będzie nasza. No już było tego. Wszystkie te potwory lubią tak sobie po brzegu pływać, nie? Trochę tam piachów skrzela złapać. Od razu gotowe w panierce na patelnię wtedy lądują. No dawaj, ja nie mam tutaj czasu, żeby 30 minut nagrywać jedną rybę. Mordo. No nie wierzę, ona będzie mi tak w kółko pływać 5 metrów od łódki i podpływać i odpływać. Dobra, chyba udało się. 3 metry, 4, 5, 7, 9. No i będzie się tak z nami bawić, no. Przecież nie zdążę pauzy nawet w materiale wcisnąć, bo akurat wtedy wyłowię. Albo się zepnie, bo już jest tak blisko. No chyba żart jakiś. No. No kur. Już 3 metry od łajby mógłby ją wyciągnąć. Bez kitu.
Dobra, dobra, muszę się pośpieszyć, żeby to 3 metry, 2 w końcu, udało się. Ale 114 kg, no dobra, no to... Taka trochę spora ta trachira. O kurwunia. No taka trochę. Dobra, bierzemy ją do siaty. I co? Ja robię kółeczko i widzimy się, jak będę trzecią ładował na pokład. No idzie ostatnia trachira. Ale jakoś nie chcę za bardzo iść. O kurde, gdzie mi kamerę wywaliło niechcący. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu chciałem być na głównym planie przez chwilę. Na środek wyskoczyłem. Tak też się zdarza. Kto by nie chciał, może ktoś mnie ogląda na 55 calach albo więcej, to na wielkim ekranie byłem. Niedługo czerwony dywan. Sobie może kupię. Dawaj. Dawaj. Kurde. Była blisko, to zachciało się nagrywać. O, dobra, może utknęła na tym brzegu. Kurde. Już spierdziela. Dobra, mamy ją. O, i to będzie największa. 114 kg. Także tak, jak widzicie, trzecia ryba. No, tak jak wam pokazywałem, jest tutaj. No, tu już nie stawiałem markera, bo mam tych markerów, że już sobie kolejnego tu nie wpychałem, ale to będziecie wiedzieli. Tutaj, tutaj i tutaj. Także tak, ja teraz przewijam na kolejną nockę i zaczynam przynieść złapane potwory. A, już myślałem, że mi coś nie zaliczyło. Dobra, ja teraz sobie przewijam na kolejną nockę. Jeszcze tu, żeby nie było, że ściemniam. To mam trzy spoty, trzy ryby. Przewijam na kolejną nockę i teraz będę łowił biary na silikonowego palucha. Także widzimy się przy biarze. No i idzie ostatnia. Co prawda na ostatnią musiałem zmienić miejsce, bo coś się dziwnego zadziało i poznikały mi w ogóle chmurki czerwone. Także nie chciałem przewijać na kolejną noc, więc popłynąłem po prostu kawałek dalej do tej wioseczki i mamy. Aczkolwiek zdziwiłem się, bo z biarą najdłużej się zeszło na ten silikonowy palec. Myślałem, że najgorzej będzie na tego popera, bo na popera wiecie jak jest, wypływa ta ryba, niby jest branie i często się zdarza tak, że po prostu jej nie zatniecie. Kurde, takich numerów to mi nie rób, ty! I pomimo fajnego brania na tego popera, często mi się zdarzało, że tam wcinałem jedno na trzy, ale na szczęście tylko raz tak miałem, że ryba wyszła, ten potworek i na popera nie wciąłem, ale za chwilę było, przy kolejnym rzucie było od razu branie. A na ten kurde paluch, no troszeczkę trzeba było porzucać, nie wiem, jakoś te silikonowe przynęty mam wrażenie, że mają najgorsze tutaj, jeżeli chodzi o częstotliwość brań, to najgorzej wychodzi na tych silikonowych przynętach. Ta biara to taki trochę wariat. I trochę wariatuncio. No. Patrzcie, no najmniejsza ryba, ale tutaj się trafił jakiś chudy, ale byk. Bo walczy, Jezu, już myślałem, że znowu mi grę wywali. Nie wiem, co się dzieje ostatnio, ale w czasie tego eventu dość często mi się zdarza, że wywala mi. Dobra, mamy to. Mamy biarę wampira, ostatniego. I teraz przynieść złapane potwory do parowca widmo, także ok. Odpalamy tutaj nasze 250 koni mechanicznych Gary Scott i ciśniemy. Czekajcie, żebym ja się nie pomylił, ale ja daleko nie odpłynąłem. O, dobra. Po prostu popłynąłem sobie jedno jeziorko dalej, że tak powiem, czy tam
zatoczkę, może zatoczkę, bo to ciężko nazwać oddzielnym jeziorkiem. O kurwa, znaczy kurde, to się wytnie oczywiście. Chyba, że oglądacie po 22, to wtedy nie. Trachir, niesamowite, złapałeś przerażające potwory, jesteś bohaterem Dnia Wszystkich Świętych. Dziękuję, dziękuję. Nie musieliście, ale... Ale tak. Ostatnie strony dziennika poprowadziły... No i teraz jedziemy na Kongo w następnym odcinku. Proszę Państwa, także tu już mi się wyświetliło zadanie, ale my sobie tutaj na dzisiaj jeszcze... A, ten statek już zniknął. Chciałem sobie jeszcze fotkę zrobić na tle statku, także już sobie zrobiłeś, TK. Brawo ty. Trzeba było robić, jak był statek. No nic, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejny materiał, który obejrzeliście. Pozdrawiam bardzo serdecznie, wielka piątka dla Was i do zobaczyska w następnym materiale z kolejnego łowiska w tym evencie.